Cześć! Witajcie w najnowszym odcinku MotoTV Wojtek. Dziś piękne okoliczności przyrody. Zaraz Wam pokażę rzekę, zaraz Wam pokażę towarzystwo. Oczywiście towarzystwo nie ludzi, tylko zwierząt, które mnie otaczają. One jest tutaj najbardziej w tej sytuacji bezpieczne. No i wady tej sytuacji. Ja jestem motocyklistą starej daty i lubię pojechać gdzieś w jakimś celu. Najlepiej, żeby kogoś odwiedzić. Wieczorem razem wypić jakąś kawę, herbatę czy jeszcze coś innego. Ale w tej sytuacji trudno jest kogoś odwiedzać. I trudno jest nawet pojechać w jakieś atrakcyjne miejsce i odwiedzić jakiś skromny przybytek i zamówić sobie coś do picia, żeby po prostu zapamiętać tą chwilę lepiej. I tutaj Wam dzisiaj powiem, jak sobie radzić. Ja wielokrotnie korzystałem, słuchajcie, z takiego czajniczka, mały czajniczek, w którym możecie zaparzyć najlepszą kawę, nawet w warunkach domowych, lepszą niż w takim amatorskim ekspresie do kawy. A na takie przejażdżki super się nada. Do tego warto wyposażyć się w taką butlę, a nawet połówkę z tego, bo to jest 500 gram, 250 gram wystarczająca jest na pewno. Mnie taka butla wystarcza nawet na wyjazd 3-tygodniowy. I polecam Wam małą kuchenkę, taką jak tu mam. Po złożeniu ona jest dosłownie wielkości breloczka. I nie zajmuje zupełnie miejsca, nic nie waży. Trochę wody, trochę kawy, cukier w saszetkach, może być gdzieś porwany z McDonalda i robimy sobie kawę, słuchajcie, w plenerze. Pokażę Wam jeszcze filiżankę, z której przed chwilą tą kawę piłem. Filiżanka jest pamiątką po wyprawie na południe Włoch. Na filiżance są takie domki, to są domki, tak zwane domki truli, i niedaleko miejscowości Martina Franka, w której takie domki już występują, ale niedaleko jest też cała miejscowość, która się nazywa Arbelobello. Możecie ją zobaczyć chociażby w jednym z teledysku Rominy Power i Albano. Link tam w opisie do tego teledysku. Te domki są ciekawe o tyle, że są na planie koła bądź kwadratu. Są bardzo małe, nakryte dachówką z kamienia. Zdaje się nawet bez zaprawy. I do dzisiaj takie domki tam stoją. Niektóre nawet dzisiaj się wznosi. Nawet widziałem stację benzynową o podobnej architekturze. Ale nikt nie pamięta, dlaczego te domki zaczęły powstawać. Nigdzie poza tym regionem tych domków już nie spotkacie. To na tyle dzisiaj. Zaraz się zbieram, jadę dalej. Piękny dzień. Życzę Wam, żebyście też mieli taki piękny dzień. Jeśli dzisiaj zajmujecie się czym innym, to życzę Wam, żeby jak najwięcej takich fajnych, słonecznych chwil Was spotkało. Pozdrawiamy też przy okazji, że pijemy włoską kawę z włoskiej filiżanki. Pozdrawiamy wszystkich motocyklistów we Włoszech, żeby jak najszybciej skończyło się całe to badziewie, które u nas tak samo trwa. I nie tylko motocyklistów, wszystkich fajnych ludzi, którzy martwią się tą sytuacją. Trzymajcie się zdrowo. Hej!